Witajcie w ten piękny, słoneczny, niedzielny poranek. Ogłaszam, że jedziemy nad morze. Tutaj patrzcie, jak na polską rodzinę przystało. Przygotowujemy sobie kanapeczki. Dlaczego Patryk nawalił tyle majonezu na kanapeczki? Nie wiem, ale jedziemy nad morze. Ocean. Więc trzeba mieć w sobie siłę, żeby pływać. No kto w dzieciństwie nie jeździł nad morze, ten nie wie. Ten nie wie, jaki to jest smak, jak się pływa, a potem mama wyciąga taką kanapę. A oczywiście najważniejsza rzecz na plaży to kremy UV. Mamy tutaj jeden w sprayu, proszę bardzo, z Japonii. Drugi mamy, coś nazywa Biore UV, też z Japonii. Taki bardzo wodny on jest. I Bondi Sands, to jest chyba australijska firma. Ten Wam bardzo polecam. W Japonii nam się genialnie sprawdził. Ogólnie ta firma ma bardzo dobre opinie. Przyjechaliśmy na naszą pierwszą lokalizację. Jak to się nazywa? Kalundra. Kalundra, proszę bardzo. Zawsze jak czytamy, gdzie pojechać w Sunshine Coast, to właśnie polecają to miejsce. Wygląda bardzo przyjemnie na razie, ale zobaczymy. Wygląda, jakby było bardzo turystyczne. Fajnie tutaj apartamenty z widokiem na wodę. O, patrz, tam jest plaża. Tutaj płyną. Taka zatoczka bardzo. No. Woda nawet niczego sobie, trochę żółtawa. O, tu brudna jaka. Tu w ogóle jakieś rury są, chyba odpady wypuszczają do wody. O, tutaj patrzcie, jakie ładne apartamenty. Tutaj taki widok jest. Palemki. No fajnie, fajnie. Chyba poszliśmy w złą stronę, bo nie o taką plażę nam dokładnie chodziło. Troszeczkę mała, kamienista, wiecie, no. Plaża jest po drugiej stronie, także idziemy. Musimy się wrócić. Ale słuchajcie, Patryk właśnie wymyślił, że skoro już jesteśmy nad morzem, sprawdzimy, czy tutaj nad morzem jest tak samo, jak u nas nad morzem, czyli ceny z kosmosu, ryby za 100 zł i piwa za 50 zł. To jest akurat możliwe. Także sprawdzimy paragony grozy w Australii. Właśnie z ciekawości sprawdziliśmy, ile tutaj kosztowałyby mieszkania na wynajem. I jesteśmy zaskoczeni, że kosztowałyby tyle, co my teraz płacimy, a nawet mniej. Nawet można za ile? 580. Za 580 dolarów tygodniowo. I to jest z widokiem na wodę, taką jak my tu teraz mamy. Pokojowa, dwie łazienki i miejsce parkingowe. 120 metrów kwadratowych. 120 metrów? To nasze na pewno tyle nie ma. No nie ma. No, a tutaj można by było tak mieszkać. Jakby była praca. Nie no, trochę za daleko, co od cywilizacji. Chociaż wszystko nie. Jest Sunshine Coast, miasto, do którego będziemy jechali niedługo, więc... No tak. Tutaj patrzcie, takie ładne bloki. Obecnie jesteśmy tak godzinę 20 chyba od Brisbane. To dlatego, że też były korki. Wydaje mi się, że normalnie trochę szybciej się jedzie. Chociaż nie, my w sumie jechaliśmy godzinę 30 chyba ostatecznie. No ale kawałek od Brisbane, gdzie my mieszkamy. Mieszkamy prawie w centrum miasta. Więc trochę by była różnica przeprowadzić się tutaj teraz. Gdzie najbliższe miasto to też jest Sunshine Coast, które wcale nie jest takim dużym miastem. Także no nie jest to dla nas. Na pewno nie teraz, zwłaszcza, że jednak mamy pracę w mieście. Ale uważam, że bardzo fajnie. Jeszcze za takie ceny. A zaczynając nasze paragony grozy, patrzcie, tutaj można kupić kalmary i frytki za 18 dolarów. A jeszcze jak się doda dwa filety rybne, to 8 dolarów dodatkowo. Albo można jeszcze krewetki nawet dodać za 8. Także tutaj nie jest źle. A my idziemy na acai bowl, czyli co to jest? No miseczka z owocami, z jogurtem. Acai. Tutaj mamy tosty, na przykład z serem 6, z serem i z pomidorem 7, 7,70, 8,50, także ceny nie najgorsze, a to dosłownie przy wodzie. My się zdecydowaliśmy na acai bowl. Tutaj w takim miejscu mogliśmy sobie sami wszystko wybrać i zapłaciliśmy 17 dolarów za jeden. Teraz proszę bardzo, z widokiem na wodę, mamy oba. Tutaj mamy mango, puree, ty masz jeszcze chia,
nasiona chia. Ogólnie to ta masa taka, z czego ona jest? Czekoladowa? Nie wiem. Nie mam tego pojęcia. Dowiemy się, jak zjemy. I tada. Tak, jedz. No. Sprawdziliśmy. Sprawdziliśmy. Jest tutaj dosłownie zaraz obok sklep, gdzie można wynająć skutery wodne. I taki wynajem to jest koszt $80 za osobę za jednego dżetski. Ogólnie po prostu wynajmuje się jeden skuter wodny na 45 minut i to kosztuje $160. Więc nie tania zabawa. Tak wyglądają te miasta, jak jedziemy. Dużo, bardzo dużo resortów, hoteli. Tutaj też zauważyliśmy, że jest bardzo popularne takie hotele dosłownie przystosowane dla rodzin z dziećmi, że mają parki wodne, takie praktycznie parki wodne to są przy sobie. O, tutaj też kolejny resort. Pogoda plażowa, więc też ludzie są, idą na plażę. Teraz kręcimy się w kółko. Mamy problem z parkingiem, bo jest wszystko zajęte. I jeszcze nawet jak ktoś już wyjeżdża, no to właśnie przed nami jest sznur aut, który już czeka. Także nie jest łatwo. No ale zobaczymy, może się uda. Zazwyczaj mamy szczęście do takich rzeczy, więc trzymamy kciuki. Udało się. Po chyba pół godziny znaleźliśmy parking. I większość parkingów jest darmowych, co jest w ogóle szokiem, ale jest tu ich tyle, że naprawdę przejechaliśmy kawał drogi i wszędzie były parkingi, od drogi były parkingi, wszystko i wszystko było pozajmowane, wszystko. To, co teraz mamy, to udało nam się jakimś cudem, po prostu jedziemy, już nawet się nie skupialiśmy i nagle, o, wolne miejsce. O, tutaj proszę bardzo, prawie pusty parking, ale jest tylko dla ludzi, którzy tutaj mają łódki, czy coś mają do czynienia z tym portem w tle. Także no, nie dla nas. Teraz patrzyliśmy, że tam są takie ładne domy przy rzece z łódkami też zacumowanymi. Bardzo popularna rzecz tutaj. Kiedyś patrzyłam te domy, no milion to jest minimum i w górę. Dolarów australijskich oczywiście. Także droga sprawa, ale no piękne okolice. Ogólnie nie wiem, czy wspominałam, ale Brisbane nie ma swojej plaży takiej, na której można iść, poleżeć, tam się pokąpać, popalać. Tam w Wynnum, gdzie mieszkaliśmy jakiś czas temu, faktycznie jest taka, że woda i tam chyba nawet gdzieniegdzie można wejść do wody, no ale nie jest to samo, nie jest to taka piękna, piaszczysta plaża. Więc, żeby mieć piaszczystą plażę, trzeba pojechać na dół do Gold Coast, albo pomiędzy Brisbane a Gold Coast, lub właśnie w górę, teraz gdzie my jesteśmy, do Sunshine Coast. Ale powiem wam szczerze, że z tych dwóch my wciąż wolimy Gold Coast i to jest nasza preferencja po prostu. Podoba nam się bardzo Gold Coast jako samo miasto, moglibyśmy tam mieszkać, bo gdyby tam była nasza praca, to by było cudownie. Jest tam taka fajna atmosfera, po prostu tam jest atmosfera całorocznych wakacji. A teraz, jako że już dochodzi 15, idziemy teraz na spacer, około 20-minutowy, a na końcu spaceru znajdziemy jakieś miejsce, gdzie zjemy rybkę, znaczy Patryk zje rybkę, ja nie jem ryb. Zjemy rybkę, czegoś napijemy, żeby dalej eksplorować paragony grozy. Tak wygląda okolica, po której idziemy i mi się tak podobają, zwłaszcza takie budynki. Palmy wokół. Takie, nie wiem, kojarzą mi się z takimi właśnie wakacyjnymi pokojami jakimiś hotelowymi. Po prostu mi się bardzo podoba. Jak widzicie, wszędzie zielono. Przyjemnie bardzo. Można mieszkać. O, tutaj możecie zobaczyć, ile ludzi na plaży. Bardzo dużo. Tłoczno, ale no nie ma się co dziwić. Jest długi weekend. Każdy chce sobie odpocząć. Ale plaża bardzo ładna, długa. Ciągnie się tam. My byliśmy gdzieś tam w tle. A tutaj będziemy czegoś szukali do jedzenia, ale na razie coś ciężko to widzę, bo jest tak hinduskie, jest tajskie, sushi jest. My niezbyt. My byśmy, no Patryk chciałby rybę, ja bym chciała najlepiej na przykład sałatkę Cezara zjadła, więc może musimy pójść jeszcze dalej. Przyszliśmy do smażalni ryb i patrzcie, jaki sufit ciekawy. I te dzwoneczki tak dzwonią cały czas. Nie, to są muszelki dzwonią. Nie wiem, czy je widać w sumie. Także w takim miejscu siedliśmy sobie, usiedliśmy. Tutaj widok troszeczkę słabszy. Ale cóż, nie mają też za dużego wyboru dla mnie, bo wszystko jest, no, smażalnia ryb.
więc ja zjem sobie kotleta z kurczaka z frytkami, a Patryk weźmie rybę, także ocenimy zaraz, pokażemy paragon, wszystko wyjaśnimy, głośno tutaj. Zajęło to bardzo sporo czasu, ale mamy nasze zamówienie, otwieram pierwsze. Bo świeżo robione na zamówienie i dzisiaj łapane były. Serio? Pan powiedział? Napisane, że łapane dzisiaj, świeże i teraz na świeżo robione. O wow, to jest ryba, tak? Chyba a tak. Ryba, bo twój kurczak, no, bo ja też wziąłem wcześniej. Nie no, chyba ryba, no. Tak, ryba powiedzmy. Wygląda fajnie. Ile twoja ryba kosztowała? Razem zapłaciłem, mam zdjęcie, 43 dolary, 20 dolarów za rybę, czyli 60 zł z frytkami. Aha. No mój ten kosztował 19 dolarów. No. No, no. No. Plus i napoje oczywiście. No, no. Ta-dam! To jest nasze jedzenie, ale duże porcje strasznie. Smacznego. Porcje takie ogromne, że nie zjedliśmy, więc zabieramy na wynos. Ale jak oceniasz swoją rybę? Mega jest super tanie. Bardzo smaczna i na pewno świeża, nie była mrożona, bo czuję. No, to dobrze. Tak się nazywa ta restauracja. Tak wygląda bardzo niepozornie, a taka dobra. Tutaj widać ten sufit, co mnie już irytował. Idziemy się przejść teraz, rozruszać się trochę. Chciałam jeszcze tylko dodać, że my wcześniej jeździliśmy nad morze w Anglii dużo i w Anglii nad morzem tutaj, aha, w Anglii nad morzem, tak z tego co pamiętamy przynajmniej, płaciliśmy za rybę około 20 funtów, czyli to jest 100 zł gdzieś? 100 zł, tak. To oczywiście też ryba z frytkami, ale jaka różnica ogromna tutaj, 10 funtów około wyszło, przeliczając oczywiście na funty. I też taka sama okoliczność, czyli na plaży, przy plaży, bardzo turystyczne miejsce. Także no bardzo ciekawe, ale ogólnie trzeba przyznać, zauważyliśmy, że jedzenie na mieście tutaj jest tańsze niż w Anglii. Mimo że tutaj się więcej zarabia, wszystko teoretycznie jest droższe, to jedzenie na mieście jest tańsze. Więc ciekawe, może dlatego, że tutaj jest bardziej taka kultura jedzenia na mieście. Tak mi się wydaje. Tak to dalej wygląda, ale wieje strasznie. Tutaj chyba jakiś jest widokowy ten, ładniutko. Patrz, jak musisz teraz dwie kole nosić, siatę. Nie ma łatwo, chłopak. O, patrzcie, jakie auto. Mega. Ole, wieje. Zobaczmy widok. Ładniutko. A jakby was na przykład zastanawiało, czy ludzie tutaj na plaży przynoszą parawany i zostawiają swoją plażę, to można powiedzieć, że parawanów nie, ale przynoszą takie odsłony od słońca, takie tutaj widać dosłownie właśnie, co stoją po prostu takie parasole stojące, nie wiem, jak się nazywa, wiesz? Namiot jakiś, nie pamiętam, jak się nazywa. Aha, no jakiś tam namiot, no. Tutaj dosłownie mają namioty. Więc parawanów nie ma, ale to taka ichniejsza wersja parawanów. Bo też dużo ludzi. Tak, no wszędzie bardzo dużo ludzi. Długi weekend. Właśnie zauważyliśmy tutaj informację, że tutaj żółwie jajka składają, jak jest ich sezon i jak można pomóc. Czyli, że na przykład o 20 wieczorem, żeby niepotrzebne światła zgasić. Albo żeby utrzymywać czystość. No i żeby pilnować oczywiście swoje pieski. I tutaj jest numer, na jaki można zadzwonić, jak się jakieś żółwie zobaczy. Ale super. A na spacerze mamy takie piękne widoczki. Wybaczcie za wiatr w tle. Wieje dzisiaj nieźle. Obecnie mamy 23 stopnie. Śmieciarka. Tak wygląda śmieciarka w Australii, jakby ktoś się interesował. A tutaj mamy lody. W Polsce lody to chyba już, nie wiem, kosztują teraz 10 zł za gałkę. Tutaj mamy mały lód, 6,60, to jest jeden smak. Potem mamy średni, czyli 1 do 2 gałek, 8,60. Ale nie wiem, czy za jedną, czy za dwie gałki. No dziwnie to jest napisane. Ale powiedzmy, jeden mały smak za 6,60 tutaj, w takim ładnym miejscu. Ostatni przystanek to kawka. Idziemy do sieciówki po prostu. Nazywa się The Coffee Club. Już byliśmy w nim kilka razy w innych miejscowościach, więc ceny pewnie będą takie same. No ale znamy raport. Tam to zamknięte, szukamy co innego tutaj. Tu jest kawa. No to weźmy stąd. Tutaj pan na żywo gra.
ale jeszcze nie ma widowni. Tutaj teraz czekamy na kawę i patrzymy, że oferują nawet stek z kangura, ale też dodatkowo można wziąć cały, tutaj o, jest cały talerz tutejszych mięs. Na przykład mamy tak, najpierw mamy kangura, potem mamy kurczaka, potem mamy krokodyla, potem mamy wołowinę i te dwa ostatnie, to nie wiemy co to jest, ale sprawdzimy i Wam napiszemy. Ale 55 dolarów za osobę. Ile stek z kangura kosztował? 45. No tak, ale tutaj można taniej zjeść na przykład burgery z frytkami tanio. Jest deal od rana do 15, że burger i piwo lub wino 30 dolarów, a że alkohol jest tu bardzo drogi, to to jest dobry deal. Teraz tak, podsumowując nasz cały dzień nad australijskim morzem, możemy powiedzieć, że razem na jedzenie i picie wydaliśmy 90 dolarów, czyli 270 zł mniej więcej. Tak. To jest już łącznie z tym wszystkim, co widzieliście na vlogu i teraz jeszcze z kawą. Kawa kosztowała nas 13 dolarów. Za dwie late, tak. Więc tak, 90 dolarów na samo jedzenie. To mi się wydaje, że ja widziałam większe rachunki z Władysławowa z plaży za jeden paragon dla rodziny. Mamy, pamiętajcie, tylko dla dwóch osób, jakby nie wliczamy żadnych dzieci ani nikogo, więc to też wiadomo jest różne. Ale tak, jeszcze paliwo ile nas kosztowało? 15 dolarów, 45 zł, dwie strony, 250 km przejdziemy mniej więcej w tam i z powrotem. Tak, więc łącznie no to około ile? 120, tak? No jakoś 120, jak zaliczyłem. Tak, 120. A jeżeli chcielibyście dalej iść, porównując, że minimalna krajowa tutaj to jest 21 dolarów, tak nam się wydaje, przynajmniej tak ostatnio czytaliśmy, to 5 godzin. No, dzień taki nie wychodzi wcale tak źle. Tak. Taka podsumowanie. Dziękujemy bardzo, zobaczenia za tydzień.